Kiedy Pan Jezus przyszedł po swoim zmartwychwstaniu do wieczernika po raz pierwszy, nie było tam Tomasza. Dopiero za drugim razem zjawia się w gronie pozostałych uczniów i ma wątpliwości. Tradycja zaczęła mówić o niewiernym Tomaszu, o tych jego rozterkach różnego rodzaju, ale chcąc zrobić pewne odniesienie do naszych czasów, czy naszej sytuacji też duchowej, powiedzmy sobie szczerze, wątpliwości rodzą się wtedy, kiedy opuszczamy wspólne zebrania. O tych wspólnych zebraniach pisał święty Piotr, także do pierwszych gmin chrześcijańskich, prosząc, aby nie opuszczali ich, dlatego że trwanie we wspólnocie, trwanie na Eucharystii niedzielnej, świątecznej, przyczynia się do tego, że różne pytania, które się pojawiają także w przestrzeni wiary, no, odnajdują odpowiedzi. Więc z czym się dzisiaj spotykamy, kiedy kontestuje się religię, kiedy podważa się pewne wątki z nauki naszej, czy też próbuje się reformować, naprawiać Kościół? Spotykamy się z tym, że czynią to osoby, które nie do końca wiele mają wspólnego ze wspólnymi zebraniami. One patrzą z pewnego dystansu na naszą wspólnotę, na wspólnotę Kościoła i nie dowierzają sami i w innych zasiewają także wątpliwości. Więc to jest, myślę, ogromnie ciekawy wątek, aby też budować w sobie przywiązanie do Eucharystii świątecznej i niedzielnej. Dlaczego Jezus pokazuje Tomaszowi swoje rany, ślady gwoździ? Może dlatego, aby przypomnieć nam wszystkim, że naprawdę był ukrzyżowany. Abyśmy też nie ulegali pokusie tworzenia pewnego obrazu Chrystusa oderwanego od krzyża. Jest taka pokusa poszukiwania w Chrystusie tylko pokrzepienia, uzdrowienia, zrozumienia, przebaczenia. Oczywiście Niedziela Miłosierdzia to bardzo ważny wątek w przymiotach Pana Boga, ale nie możemy zapomnieć, że to miłosierdzie jest także dlatego, że Chrystus był ukrzyżowany. Dlatego powtórzmy za świętym Pawłem: wierzę w Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego.